Wrażeniem. Naprawdę. Za te szpilki szacun, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Premiera, przepraszam, 26-27 października pozostało ucięte. Poczekaj, to powiemy jeszcze. Kamil Maćkowiak, dobry jako wieczór. Prezes, dobry wieczór, próbuję być autonomiczny. Ja chciałam od początku zacząć. Od małego Kamila, który poszedł do szkoły baletowej, czy po to, żeby tańczyć jak Tina Turner? Tak, w moim 9-letnim łóżczku ubrdało się, że szkoła baletowa będzie fantastycznym przygotowaniem dla przyszłego piosenkarza. Natomiast ja już muszę ubiec ciebie, to nie jest spektakl o mnie. Znaczy, nie, to, no domyślam się. Nie, rzeczywiście Tina Turner jest moją fascynacją prywatną, ale spektakl miał być zupełnie inny. Spektakl miał być o Amy Winehouse. W końcu doszliśmy do tego, żeby kontrapunktowo do tematu spektaklu była taka postać bardziej charyzmatyczna, energetyczna, mniej depresyjna, bo o depresji między innymi mówię w Divie. Więc Tina się akurat fantastycznie tutaj wpisała, wiesz, w taką energię, której potrzebowaliśmy. Czyli lubisz ją, cenisz jako artystkę, słuchałeś? Bardzo, bardzo. Wiesz, w dobie artystów, w których no, jakby zdarza mi się oglądać to, co się dzieje. I w dobie takich artystów, osoba, która nie jest w ogóle kontrowersyjna i nie była w swoim życiu, pomijając jakby traumę życiową, o której było głośno w pewnym momencie, ale jakby to nie było medialne, to ona tego nie upubliczniała, no to ona jest jakimś tutaj zupełnie, wiesz, dziwowiskiem, zupełnie z tego świata, tak. Szanuję takich artystów. Jest dla aktora wcielić się w tak wielką postać i to jeszcze zmieniając płeć? To znaczy, to nie do końca, ja się nie do końca wcielam w postać Tiny Turner, ja się wcielam w postać obsesyjnego fana, którego marzeniem życia jest stać się na chwilę Tiną Turner, którego, to jest jakby skomplikowana historia, natomiast ja nie jestem Tiną w spektaklu, znaczy ja staję się jak prawie Tiną, jak o sobie mówię, ale jest to wyzwanie, to jest moja druga biograficzna postać, bo wcześniej był monodram o Niżyńskim i zdecydowanie w przypadku Tiny jest trudniej, bo wszyscy ją kojarzą. O Niżyńskim niewiele osób tak naprawdę wiedziało. Wiesz, dużo osób ma swoje oczekiwania wobec tej postaci. Myślę, że tak. Nie boisz się tego? Wiesz co, ja się w ogóle boję tego spektaklu, boję się, bo to jest premiera mojej fundacji, pierwszy spektakl teatralny. To jest spektakl pod każdym względem autorski, to znaczy jest to mój scenariusz, moja reżyseria, moja produkcja. W ogóle cztery funkcje podobno pełnisz. Cztery schizofreniczne, wiesz, jakby nie współgrające ze sobą funkcje, bo jest ogromna przepaść między tym, co chce we mnie producent, co chce we mnie artysta, aktor, a co chce we mnie reżyser czy scenarzysta. Ale jakoś tak symbiotycznie próbuję ze sobą współpracować. A ta techniczna strona, teraz cię zapytam, wiesz, już tak od babskiej strony. To nie był problem, akurat to jest najmniejszy. Problem był, wiesz co, tutaj jest, widzieliśmy fragment piosenki, która będzie całym klipem What's Love Got To Do With It. I ja się stylizuję na Tinę konkretnie z 1984 roku, kiedy ona ma taki dosyć agresywny, powiedzmy, parapunkowy wizerunek. I problem był w mimice raczej, że ona bardzo specyficznie pracuje ustami. Szpilki nie, bo ja jestem po szkole baletowej, więc, no tak. Więc to jeszcze nie było takie skomplikowane. Natomiast jak się pierwszy raz zobaczyłem w lustrze... No właśnie, nie zdziwiłeś się? Znaczy, inaczej sobie to wyobrażałem. Myślałem, że będę wyglądał bliżej oryginału. Jakoś myślałem, że jak mówię w spektaklu, że ulegnę cudownej metamorfozie, ale się nie udało. No nie wyglądam jak stara drag queen, no trudno. Ale jakoś ale powiem ci, na pocieszenie, nogi masz niezłe. Ja wiem, tak, Tiną jestem od pasa w dół, zdecydowanie, niestety. No ale nie oszukamy no, niektórych rzeczy. Natomiast muszę zaznaczyć... Zobacz, nie jest źle, zobacz.
No nie jest źle, Kamil. Ale jak sobie zgooglujecie na YouTube, wejdziecie i zobaczycie What's Love Got to Do With It w oryginalnej wersji Tiny z 1984 roku, my naprawdę bardzo precyzyjnie staramy się ten klip odtworzyć i z całą charakterystycznością właśnie jej mimiki, jej zachowania, bo pani kierownik powiedziała mi, że nie tańczę, Iwona Piotrowska, że nie tańczę jak Tina, co jest nieprawdą, w spektaklu tańczę jak Tina. Ale widziała spektakl, że tak mówi? No właśnie. To jest typowo polskie. Ja zawsze Iwonę tu wyciągnę i tak jeszcze teraz mi się oberwie. No właśnie, ale tańczysz, śpiewasz? Co tam jeszcze raz? Tańczę, trochę śpiewam, ale to jest zdecydowanie spektakl w konwencji stand-upu. Przede wszystkim no, jednak to jest spektakl aktorski. Jest to pierwszy w moim życiu spektakl, w którym ja mam totalnie rozmowę z widzem. To znaczy siadam naprzeciwko widzów, no, forma stand-upu. Siadam naprzeciwko widzów i muszę być absolutnie otwarty na interakcje. Spektakl jest tak pomyślany, żeby... Najgorsze to jest, że napisałem jako scenarzysta 60 stron, teraz nie wiem co skrócić, bo wszystko wydaje mi się albo tak samo potrzebne, albo tak samo beznadziejne. Ale sam sobie tę górkę usypałeś. Jako pierwszy spektakl twojej fundacji. Sam reżyserujesz. Scenografia też? Nie, scenografia, kostiumy, Kasia Złowska. Dobrze. I jeszcze grasz jedyną i główną rolę. Kiedy będzie ten sądny dzień, przypomnij widzą? 26-27 października. Muszę powiedzieć, że projekt jest realizujemy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta, bo rzeczywiście gdyby nie to, że dostaliśmy taką szansę, no to fundacja by chyba nie ruszyła z kopyta, a to jest pierwszy nasz projekt w tym sezonie. To jeszcze zdążę powiedzieć jeszcze. Ja mam za półtora miesiąca drugą premierę już w Warszawie jako fundacja Kamila Maćkowiaka, spektaklu mojego monodramu Niżyński, tylko w nowej wersji dla Teatru Polskiego robimy Niżyńskiego. Do tej pory wiedzieliśmy, gdzie możemy cię oglądać. A gdzie zobaczymy teraz? Akademicki Diwę? Ośrodek Inicjatyw Artystycznych na Zachodniej 54/56. To jest miejsce, gdzie będzie Diwa grana. Co do kolejnych spektakli, nie wiem, nie rozmawialiśmy, ale na pewno jeszcze w tym sezonie w Łodzi powstanie drugi spektakl fundacji. Poza Niżyńskim, jakby w Warszawie. Bardzo jestem ciekawa ciebie jako Tiny Turner, a właściwie jako tego fana. Jako tak, jako Diwę. Diwa to jest tak naprawdę zespół cech mojego bohatera, które bardzo się łączą z osobowością borderline, z pewnym zaburzeniem psychicznym, o którym mówimy w spektaklu. Jeszcze dzisiaj z Kamilem porozmawiamy. To będzie zupełnie inny temat, taki bardziej smaczny, bym powiedziała. No dobrze, a teraz obiecałam, proszę bardzo, wykon na żywo, jakby powiedziała młodzież. Trzeci oddech kaczuchy dla Państwa.